Niewątpliwie muzyka, w szczególności ta klasyczna, stanowi cywilizacyjny, kulturowy dorobek całej naszej ludzkości. W dzisiejszym świecie jest ona jednak marginalizowana na rzecz innych gatunków muzyki. Moim dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Szlut-Brzyska, która opowie o tym, czy warto się tej muzyce w takim świecie poświęcać, o tym, jak ona swoją muzyczną pasję szlifowała, jak stała się zawodowym muzykiem i o tym, czy w ogóle warto się tej muzyce klasycznej poświęcić. Ja was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Goszczy Nietypowego. A jak moja seria wywiadów wam się podoba, to zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, jest to bardzo motywujące. No a teraz klasycznie, czołóweczka! Dzień dobry, pani Agnieszka. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Szlut-Brzyska, czyli człowiek nieodłącznie związany z muzyką. I o tej muzyce, szczególnie tej klasycznej, dzisiaj porozmawiamy. Więc pani Agnieszko, proszę się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie tutaj moim widzom. Dzień dobry państwu. Pewnie z niektórymi dobrze się znamy. Jeśli ktoś mnie nie zna, to już państwo wiecie, jak się nazywam. Jestem z zawodu muzykiem, czyli generalnie kim jestem. Urodziłam się tutaj w Lublinie, tutaj zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, uczyłam się gry na fortepianie u wspaniałego profesora Mieczysława Dawidowicza. Miałam dzięki temu możliwość uczenia się również z innymi wspaniałymi swoimi kolegami, którzy są znani w Europie, na świecie, są to wielcy artyści. A potem, cóż, no jeśli się powiedziało, a trzeba iść dalej, poszłam do Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, gdzie kontynuowałam swoją naukę u profesora Kazimierza Gierżoda oraz u profesor Mai Nosowskiej. I tak się potoczyły koleje życia. Troszkę byłam w Warszawie, a potem jednak Lublin jest bliski, rodzina, mąż i wróciłam tutaj i coś trzeba było robić. Także uczę też tutaj w szkole, jestem adiunktem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I cóż, no i trzeba jakoś tą kulturę szerzyć, poświęcić się temu i wraz z kolegami, koleżankami ze Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski od 5 lat, a nawet dłużej działamy, organizując koncerty. Różne koncerty, są koncerty, które państwo na pewno słyszą w ramach Fonii Lublina, ale są też takie koncerty, gdzie jeździmy sami, żeby przedstawiać, dalej krzewić kulturę, pokazywać piękny świat muzyki dla osób, które po prostu mają utrudniony dostęp do kultury, więc jeśli oni nie mogą przyjechać, to my właśnie jedziemy do nich. A właśnie, z tą muzyką, czy to jest coś, to zaczęło się w dzieciństwie? Czy to taka pasja rodzinna? Czy może pani sama jakoś złapała tego bakcyla? Ci, którzy mnie znają, to pamiętają, że zawsze siedziałam w sali w szkole muzycznej, gdzie moja mama uczyła na fortepianie, a ja czekając na lekcję zawsze podjadałam kanapki. Czyli jednak od dziecka, ale decyzja pójścia do szkoły była ewidentnie moja. Mama wręcz, to znaczy nie to, że zniechęcała, tylko no, wymagała ode mnie jakiejś już konkretnej decyzji. Jak to było? Tak? Poszłam jakoś wcześniej o rok, czyli miałam 6 lat, to już takie nie wypada w moim wieku mówić, ale ja tam podobno miałam 4 lata, to siedziałam przed pianinie, coś tam sobie przygrywałam, potem jak już powinnam była ćwiczyć, to wiadomo, że zawsze coś
tam młody człowiek wymyśla, więc zamiast uczyć się tego, co potrzeba, to sobie coś tam gra. Kiedyś były zupełnie inne czasy, na przykład nie miałam, trudno było dostać nuty do jakiegoś utworu, nie było nagrań. Na przykład takim wspaniałym prezentem pod choinkę, ponieważ jest akurat Boże Narodzenie, ja pamiętam, dostałam płytę z jeszcze analogową, czarną, z koncertem Bemol Czajkowskiego. Jejku, jakie to było przeżycie. W tej chwili człowiek klika i wybiera sobie tysiące wykonań, a wtedy to było takie wydarzenie. Ale to już minęły te czasy. Rozumiem, a właśnie muzyka klasyczna to jest Pani pasja. Chciałam się zapytać, jak Pani też jest naukowcem w tym zakresie, czemu wśród młodych ludzi jest kryzys tej muzyki klasycznej? Ja szczerze mówiąc też jej nie słucham. Wielu młodych ludzi w ogóle nie ma o niej żadnego pojęcia. No ja właśnie też taki jestem. Chciałam się zapytać, dlaczego tak się dzieje? No myślę, że to jest bardziej złożone pytanie i to można byłoby poświęcić parę spotkań na ten temat, bo jest to problem. Generalnie no, muzyka klasyczna, każdy słyszy klasyczna, więc już ucieka. Nie, ja tego nie będę słuchał, ja się na tym nie znam, więc nie posłucham. Ale czy na pewno tak jest? Ile utworów jest z muzyki klasycznej, które jednak się przebijają bardzo? Może to jest też i marketing. Z drugiej strony brakuje takich audycji muzycznych, takich lekcji muzyki w szkołach podstawowych, w przedszkolu. Są te zajęcia umuzykalniające i dalej gdzieś jest bariera. Na pewno gdyby w zwykłych szkołach, takich ogólnokształcących, były zajęcia muzyczne, to dzieci by poznały, by zobaczyły, że to nie jest takie strasznie trudne, bo ta muzyka nie jest trudna, tylko po prostu trzeba przekonać się do niej, trzeba ją zrozumieć. Jeśli nie rozumiem jakiegoś malarstwa, to faktycznie nie będę chodzić, nie będę oglądać obrazów, nie będę chodzić na wystawy do muzeum. Ale jeśli mi ktoś wytłumaczy, że to jest dlatego tak, a to jest taki styl, to dlatego są te osoby tak pokazane, wtedy zaczynam rozumieć. Trudno wymagać od kogoś, kto nie wie, żeby nagle polubił. Jeśli stawiamy lajka nawet na jakimś poście przy fejsie, no lubimy, ale może najpierw poznajmy. Więc musimy polubić, ale poznajmy. Kiedyś byłam w Niemczech w szkole, w zwykłym gimnazjum, takim ogólniaku, i tam są lekcje, były lekcje wtedy, nie wiem, w tej chwili jest wszystko w online, ale wtedy pamiętam, że wszystkie dzieci, młodzież, bo to gimnazjum, miały zajęcia, znały nuty, mniej więcej orientowały się w muzyce, czyli wcześniej miały przygotowanie na tych lekcjach i każdy miał jakiś instrument i grali w orkiestrze. Zupełnie inaczej kształtuje się psychika dziecka właśnie w tym okresie początkowym rozwoju i jeśli ma do czynienia z muzyką, jeśli sam coś pogra. To są już badania naukowe, w które nie będę wnikać, które jednak dowodzą, że mózg dużo lepiej się kształtuje. Potem człowiek nie musi przecież być muzykiem takim koncertowym. Nie, ale po szkole muzycznej doskonale sobie radzą na studiach medycznych, prawniczych. Więc to u muzyka być może część osób też rezygnuje. Wymaga to codziennej, systematycznej pracy. Niewiele godzin. Wiadomo, że jak jest jakiś tam ważniejszy koncert, człowiek po prostu musi dłużej się przygotowywać. Nie mówiąc o konkursach muzycznych, gdzie po prostu jest wszystko na jedną szalę tylko złożone. Ale tutaj musi bardzo dokładnie, codziennie coś robić, co potem nam się przydaje naprawdę w życiu takim codziennym. Dyscyplina, tak. No dyscyplina, no ale my nie lubimy dyscypliny. Okej, rozumiem. Ale ogólny przekaz zrozumiałem, to jest chyba najważniejsze. A zapytam, właśnie też często z muzyką jest tak, że mówi się o talencie do niej. I czy na przykład według Pani pianistą da się zostać, czy raczej się nim rodzi?
Bo na przykład często ktoś może próbować w tej muzyce, no ale nie ma talentu. Oczywiście, predyspozycje trzeba mieć. Ale to nie moje zdanie, to zdanie i Paderewskiego, słynnego naszego, my go w większości znamy go jako męża stanu, ale przecież to był muzyk, to był pianista, kompozytor. I to właśnie on mówił. I potem powtarzał po nim Artur Rubinstein. Najważniejsza jest praca. 98% pracy, 2% talentu. Predyspozycje oczywiście, ale w większości my jesteśmy muzykalni. Rozumiem. Śpiewać przecież każdy może. No tak, ale też się mówi, że nie każdy potrafi. No. Czy można się nauczyć każdy. Śpiewu? Można się nauczyć śpiewu. Oczywiście jeden ma głos taki, drugi taki. Jeden ma rękę taką, drugi ma taką. Na przykład ja bym nie potrafiła grać na skrzypcach, na wiolonczeli, mimo że kiedyś próbowałam się uczyć na skrzypcach. No nie wyszło. No właśnie, o to pytam, jak to z tym jest? To jest taki dziwny. Nie wiem dlaczego, może mi się nie chciało. Może. Ale jeśli nie wychodzą nam predyspozycje grania na jakimś instrumencie, albo na przykład czujemy jeszcze coś więcej, możemy zostać dyrygentem. Czyli to jest tak jakby skomasowane wszystkie umiejętności. I flecisty, i gitarzysty, i kontrabasisty, i pianisty. Mhm. Śpiewak podobnie. No. Śpiewak też musi znać nuty, ilu mamy sławnych śpiewaków, i tych rockowych, i tych z muzyki rozrywkowej, którzy sobie po prostu siadają, przygrywają i patrząc się, na przykład ja patrzę na rękę, nie będę tutaj nazwisk wymieniać, ale tych słynnych, których znamy z teledysków, i patrzymy, kurczę, on naprawdę miał dobre lekcje fortepianu. Dobrze ułożoną rękę. No tak, no to teraz zrozumiałem przekaz. No jest to dosyć specyficzne, ale da się na pewno większość rzeczy wypracować. Najmniej na takim elementarnym poziomie. Tak, ale systematyka. Okej, okay, no to jakby wszystkim. Niestety od tego nie uciekniemy. I w medycynie, i w prawie, no niestety musimy cały czas w To nie jest pani pierwsza, która mówi o tej systematyce. No. Sportowcy też już tutaj siedzieli na tych krzesłach. No przecież nie przyjdzie ktoś nieprzygotowany, bez rozgrzewki, nie pójdzie biegać czy tam pływać, prawda, na setkę, na czas. Pracuje na to 2 lata, 8 lat. Zależy i też nie wiadomo, co wyjdzie. Nie wiadomo, bo to jest chwila, uda się, nie uda, tak? No tak, zdecydowanie. A chciałam też zapytać, bo właśnie są młodzi ludzie, czują pasję do muzyki, czują do tego pociąg. I co pani by im doradziła? Na przykład mają 10 lat, 11. W jakim kierunku pójść? Pójść do szkoły muzycznej, czy ćwiczyć indywidualnie? Jaka jest najlepsza droga? Indywidualnie samemu nauczycielem. Znaczy chodzi mi na przykład z jakimś nauczycielem. Ale mamy tak wspaniale jeszcze na razie rozwinięte szkolnictwo. Naprawdę mamy domy kultury. Mamy ośrodki, gdzie można, ogniska muzyczne, mamy prywatne szkoły muzyczne, przede wszystkim mamy państwowe szkoły muzyczne, gdzie w sumie już ten przedział wiekowy, kiedy można rozpocząć naukę, jest bardzo szeroki. I można, mnóstwo osób w tej chwili idzie na śpiew, na gitarę, bo to jest takie popularne i bardzo dobrze, w każdym kierunku. Lepiej ten czas poświęcić właśnie na nuty, na poznawanie muzyki, niż takie jakieś gdzieś ten czas, wiadomo, że ucieka, strasznie szybko nam ucieka czas. I warto, nawet żeby zobaczyć, jak te nuty wyglądają, a przy okazji, to wyszło przy naszych koncertach w Fonii Lublina, gdzie bardzo wielki nacisk kładziemy na wykonanie utworu, na repertuar, jaki dopasowujemy, ale na słowo o muzyce. Więc ta prelekcja dla potencjalnego słuchacza, bo koncerty są też online, więc każdy rano przy kawce może sobie obejrzeć ten koncert i musi poznać, aha, tu nazwisko takie. I nagle ja się też dowiaduję ciekawych rzeczy, bo tak są przygotowane, teraz takie słowo popularne, dedykowane.
prelekcje do konkretnego tematu, ale i do konkretnego odbiorcy, właśnie żeby przyciągnąć. Ja nie wiedziałam, że pan Freeman, kompozytor, o którym mało kto wie, ale on był właśnie sapyrem. Różne losy muzyków, jeszcze weźmy pod uwagę. To Paderewski był tak? No Paderewski, oczywiście. Z historiografii jest znany bardziej jako ojciec niepodległości niż muzyk. No dobrze, ale czy walczył też muzyką, tak? No tak, no właśnie. Norwid, Chopin. No dokładnie, i dlatego też chciałem przejść, bo pani też popularyzuje kulturę muzyczną, zarówno za granicami naszego państwa, jak i tutaj, wśród ludzi, którzy nie mają do niej dostępu, na przykład ze względu na jakąś niepełnosprawność. I chciałem się zapytać, co panią do tego w ogóle motywuje, żeby... Tak... Nie wiem. Po prostu pociąg jakiś wewnętrzny, tak? Po prostu, a myślę, że no przypuśćmy, mamy wszyscy znają Henryka Wieniawskiego. Tutaj na Starówcu urodzony Henryk Wieniawski, koło Trybunału, w kamienicy na obok Trybunału. No dobrze, ale on miał też i brata, miał siostrę. A co robiła ich matka? W salonie Reginy Wieniawskiej zbierali się właśnie ludzie sztuki. I to były takie koncerty kameralne. Henryk Wieniawski, konkursy skrzypcowe znane na całym świecie, bo są bardzo ważne. W Poznaniu jest wielki konkurs skrzypcowy, w Lublinie tak zwany Mały Wieniawski. Ale to ci potem słynni muzycy, słynni skrzypkowie na całym świecie, to właśnie my ich pamiętamy tutaj. Jak oni tutaj zaczynali, mając 11-10 lat, przyjeżdżały cudowne dzieci grać. I się okazuje, że to są w tej chwili jedni z największych muzyków na świecie. Mm-hmm. I pod względem profesjonalnym i to są na przykład gwiazdy muzyki rockowej, powiemy jakieś tam, nie wiem czy mogę, jakieś tam nazwisko, no czy pseudonim. Nie, no czasem też mówię do studentów, no czy wiecie kto, kim był ten, no nie wiedzą. Mówię, no to szkoda, dlatego że to jest tak jak, nie wiem, no... W muzyce rozrywkowej, na przykład Doda, czy Jennifer Rush, czy Elton John, to są tego pokroju muzycy. Pewno też i pod względem honorariów. Ale to są, czyli ta muzyka klasyczna też może być bardzo popularna, może nie ma takiego przebicia. Aczkolwiek no, są przecież kanały muzyczne takie. No, klasyczne i naprawdę ta muzyka czasem jak człowiek posłucha po prelekcji odpowiedniej, o co zawsze dbamy na Foniach Lublina, po słowie o muzyce, o kompozytorach, gdzie ich poznamy z bliska, zupełnie inaczej słuchamy muzyki. Tylko też mi się wydaje osobiście, że ciężko z tą muzyką klasyczną zacząć. No, każdy woli włączyć disco polo, włączyć muzykę pop. No ja mówię z autopsji oczywiście, nie mówię o innych. I nie wiem czemu się tak dzieje, że nie mamy takiego pociągu wewnętrznego w ogóle. Choć w szkole, pani wspomniała, no było troszkę tego, w podstawówce do najmniej sobie przypomnę. Ale to właśnie troszkę tak na marginesowo, prawda? No zdecydowanie. To jestem ofiarą systemu, dlatego się o to pytam. Szkoda. Naprawdę, ja pamiętam jak mój mąż przychodził, no 100 lat temu oczywiście. Jak Paderewski, żeby no dziękuję, tak, przyjęłam. Jak mój mąż przychodził, bo akurat u nas stało pianino i ćwiczył jakieś tam ćwiczenia klechniowskie gdzieś tam, no nie wiem, w ramach swoich jakichś tam zajęć, w ogóle no, zna muzykę klasyczną z konieczności, bo tyle lat no właśnie, związków, prawo ale tak, no podpisał się certyfikat kilkadziesiąt lat temu, więc dlatego, ale wtedy nie musiał. A jednak no, jedna ręka gra to, druga to i jakoś to wszystko poskładał, żeby było śmieszniej. No to do tej pory pamiętasz, to jest to ćwiczenie klechniowskie. No, a klechniowska to jest takie abecadło. Rozumiem, ale to myślę, że to trzeba dojrzeć trochę do tego, jak się to wkręci, tak ze wszystkim. No z ciekawości, troszkę tego, muszę poznać troszkę tego i dopiero jak wiem coś o tym, to łatwiej mi jest wybrać konkretną dziedzinę, nie? No i też z muzyką tak mamy, że sentymentu do niej wracamy. Jak się dużo razy obsłucha nawet czegoś, co się średnio lubi, to potem jak się to włączy za rok, to nagle się fajnie tego słucha. Tak, być może skojarzenia akurat wtedy właśnie poznałem, to tak.
Dokładnie. No. Ja byłam wtedy na wakacjach w Bahamach. No właśnie, jakbyśmy zaczęli od dzieciństwa, no to wracamy z wspomnieniami do dzieciństwa. Raczej każdy, no nie każdy, ale większość ludzi dobrze to wspomina, bo z perspektywy czasu te złe, złe wspomnienia troszkę się zacierają, no i zostają te dobre. Tak, tak, no i całe szczęście. No tak. Ale myślę, że czasem po prostu warto posłuchać muzyki dużym... Dlaczego nie przychodzą też ludzie? Ponieważ myślą, że trzeba wejść do sali koncertowej, że tam takie to wszystko takie formalne. Nadmuchane, tak, formalne. Ale proszę zwrócić uwagę, na przykład jeśli jest muzyka gdzieś tam u nas w Ogrodzie Saskim, na przykład ludzie przychodzą, mogą sobie w dowolnej chwili wejść, wyjść, prawda, na ławeczce posiedzieć z chipsami, trochę tak jak do kina, ale dlaczego nie mogą? Po prostu sobie posiedzieć. No, czyli... W parkach muzyka, przecież to jest, myślę, że takie właśnie dla ludzi. Nawet muzycy streetowi, wiadomo, że jadą na zarobek, ale ile osób naprawdę słucha, bo to są czasem doskonali muzycy. Jedni z konieczności, drodzy z kapustą, na przykład, że jest jej punkt. Właśnie podoba mi się Pani podejście, że zamiast tej patetyczności po prostu promujmy muzykę, bo to jest fajne podejście. No myślę, że tak, bo naprawdę są utwory bardzo ciekawe i to, co, to z czym się spotkałam gdzieś tam za granicą, gram, wracając jeszcze do Kamienicy Winiawskich, gram dzięki młodszemu, dużo młodszemu koledze, notabene właśnie z muzykologii, dał nuty Józef Wieniawski, Mazurki. Panie profesor, pani się tego nauczy. Jak student mówię, no to ja jestem grzeczna, więc się nauczyłam. I w momencie gdzieś tam, gdzie mogę wybrać program, gdzieś nawet jeden utwór nieznany wsadzić do repertuaru, i nagle ktoś przychodzi z publiczności i mówi, jakie to ładne, czyje to jest. No i pięknie, chyba o to w tym wszystkim chodzi. No i to jest to. I wtedy mówię Józef Wieniawski. Skąd? Z Lublina. No i pani regionalny wątek promuje, to już w ogóle... No tak, 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 tak. No bo naprawdę, czyż, nie wiem, czy na przykład państwo wiecie, że w Lublinie nie tylko Henryk Wieniawski, Józef Wieniawski, ale przecież Rogowski, Michał Ludomir Rogowski, a... Idąc teraz bardzo tutaj, współcześnie, Krzesimir Dębski, Szkoła Muzyczna w Lublinie. No jasne. A znamy go zupełnie, przede wszystkim takich, z muzyki filmowej, ale środowisko muzyczne, takie klasyczne, zna go z wspaniałych kompozycji, naprawdę klasycznych. Mhm. Ale pianista. Klasa 97 w Lublinie, koncert Grieg na dyplom. No super, to w takim razie ja Pani życzę powodzenia w tej dalszej karierze muzycznej, w tym popularyzowaniu muzyki, no i tego, żebym ja się do niej przekonał, żeby ten wywiad po dłuższej refleksji do tego skłonił. To znaczy ja odsyłam naprawdę na www.fonielublina.pl. Tam w tym roku było 21 koncertów, zorganizowaliśmy. Przy obecnych czasach nie ma możliwości, chyba żeby to zrealizować bez jakiejś maszyny napędowej, takiej wynikającej po prostu z nas. I grupa osób ciężko na to pracowała, ale i duża grupa osób jest zadowolona. No pięknie, ja was też zapraszam do tej muzyki klasycznej, poczujmy się tacy nie trochę ważni, właśnie tacy ważni, fajnie, że słuchamy czegoś takiego wydającego się inne dla nas. A Pani jeszcze raz wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, przychodźmy na koncerty, nawet w jeansach, ale słuchajmy. No właśnie, ja się z tym w pełni zgadzam. Do zobaczenia.